Szczęść Boże, 29. niedzielę zwykłą. Niewiele wiem o wierze, o modlitwie. Nie jestem cierpliwy. W wielu kwestiach nie mam wiedzy, ale mimo wszystko jest we mnie coś takiego, co nie pozwala mi odpuszczać w sprawach istotnych nie dla mnie, ale dla ogółu. Bo swoje zachcianki to ja mogę sobie zrealizować samodzielnie. Będąc kilkanaście lat po święceniach, chyba sporo widziałem i słyszałem. Mogłem wyrobić sobie pewne ścieżki myślenia. Jedną z nich jest fakt, że modlitwa nie jest potrzebna Bogu. Nasze dobre uczynki nie są potrzebne Bogu. Nic Mu nie jest potrzebne z naszej strony, prócz wiary w Jego obecność. Romano Guardini zastanawiał się, co dzieli nas od ludzi średniowiecza, że tak wiele nas różni. Oni nie mieli dostępu do technologii, jaką my mamy. Nie byli uczeni tak, jak my jesteśmy. A mimo wszystko więcej w nich było wiary i więcej odwagi, żeby naśladować ubogą wdowę z dzisiejszej Ewangelii. Ktoś powie, że właśnie posiadana wiedza sprawia, że Bóg nie jest nam potrzebny, bo sami sobie świetnie radzimy w kwestiach medycyny, nauki, rozwoju technologicznego. Wszystko staje się lepsze. Ale czy na pewno? Czy stajemy się przez to lepszymi ludźmi? Skoro nauka poszła do przodu, to pole dla wiary stało się mniejsze. Przecież wiara zaczyna się tam, gdzie kończą się nasze ludzkie możliwości wytłumaczenia wszystkiego. Są w dalszym ciągu miejsca i dziedziny, których jednoznacznie nie potrafimy przedstawić. I mówimy o nich cuda. Czy myślicie, że postawa ubogiej wdowy potrzebna jest Bogu? Czy jest potrzebna komukolwiek? My cenimy sobie święty spokój, a Bóg może wszystko. Po co nam więc Jezus nakreśla taki przykład? Bo chce uzyskać odpowiedź na pytanie, czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Ostatnie lata obnażają naszą słabość. Pokazują, jak łatwo nas wystraszyć, zniechęcić i stłamsić. Wybieramy łatwe rozwiązania różnych spraw. A wszystko, co wymaga większego zaangażowania, uznajemy za zbędne. Uczniowie wolą zaliczać coś na niską ocenę, niż postarać się o zdobycie wyższej. Pracownicy wolą zrobić coś byle jak, niż wykonać swoje obowiązki perfekcyjnie. Wybieramy szybkie, niezdrowe jedzenie niż gotowanie w domu. Idziemy na skróty, choć przynosi nam to szkodę. Dokąd zmierzamy? Odrzuca się wiarę, bo za nią trzeba podążać. Trzeba stawiać pytania i szukać odpowiedzi. Trzeba pracować nad wytrwałością, by ona wydawała owoce naszego życia. Postawa ubogiej wdowy jest więc potrzebna nam, by poczuć, że nie zrezygnowałem z walki o siebie, o swoje zbawienie. Ilu z waszych znajomych powiedziało kiedyś: nie mam wiary, bo modliłem się w jednej sprawie i Bóg mnie zawiódł, nie wysłuchał mojej modlitwy. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi: gdy chwalimy Boga lub składamy Mu dziękczynienie za wszelkie dobrodziejstwa, nie troszczymy się o to, by wiedzieć, czy nasza modlitwa jest miła Bogu. Chcemy natomiast zobaczyć wynik naszej prośby. Jaki więc obraz Boga motywuje naszą modlitwę? Czy jest on środkiem do wykorzystania, czy też Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa? Czy zła motywacja nie sprawia, że wołamy do jakiegoś bożka, a nie do prawdziwego Boga? Bo czy nie jest tak, że gorliwie wołamy, gdy pali nam się grunt pod nogami? Czy w ten sposób nie chcemy potraktować Boga jako punktu usługowego, gdzie przychodzę z potrzebą i wychodzę zadowolony? Czytam sobie o tym Mojżeszu i walce z Amalekitami. On wiedział, że Bóg przecież wszystko już rozegrał, ale wiedział, że jego postawa ma wpływ na jego lud. Gdyby zrezygnował, lud postępowałby tak samo. To, co mnie uderza w tej scenie, to współpraca. Nikt z nas nie powinien postępować samodzielnie. A Aaron i Jozue stają się wsparciem dla Mojżesza. Dla nas tym wsparciem jest rodzina czy wspólnota Kościoła. Kościół to wspólnota, która modli się codziennie: zbaw nas ode złego. To wspólnota, która uczy się modlitwy nastawionej nie na otrzymywanie konkretnych rzeczy czy materialnych dóbr, ale nakierowanej na odkrycie największego daru, samego Boga. Tak jak uczył nas tego Jezus: szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie mamy się zniechęcać. Mamy trwać, mamy szczepić się w Boga całym sobą. Być może komuś z was Bóg przypomniał tę zapomnianą prawdę, że największym darem dla Niego jest trwanie z Nim pomimo niesprzyjających wydarzeń czy dramatów, które dotykają naszego życia. Chodzi o takie złączenie z Ojcem, które było udziałem Jezusa na krzyżu, wołającego pośród bólu: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego.
I choć modlitwa bierze się z potrzeby, z wielkiej radości, czy też z ciszy, to mimo wszystko Bóg rozpoczyna modlitwę, a nie my. Pamiętajmy więc, aby w naszych wysiłkach poszukiwania Boga i modlitwy pierwsze miejsce zawsze pozostawić dla Boga. Do zobaczenia z Panem Bogiem.